Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Witamy serdecznie, jest to nowy stary podcast Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiejszy poświęcony będzie zagadnieniom z sfery informacyjnej, dezinformacyjnej, Infox. Natomiast pojawią się również inne tematy. Ja nazywam się Cyprian Gutkowski, moim gościem jest Kamil Basaj, który w środowisku jest bardzo znany, to jest nasz specjalista tych fundacyjnych właśnie od spraw infoksowych, a tematem naszej rozmowy będzie bieżąca polityka, zwłaszcza taka geopolityka katalońska w chwili obecnej, jak to się przekłada na świat, jak to się przekłada na działania rosyjskie, na działania polskie może, to zobaczymy. Natomiast jednak pierwsze pytanie trochę przewrotne. Kamilu, wielki sukces ścieżki tematycznej infoopsowej na konferencji Security Case Study 2017 organizowanej przez Fundację. Bardzo wielu chętnych do uczestniczenia w tej ścieżce. Bardzo wiele osób, które miejsca również stojące wszelkie zajęte, pewnie było jeszcze więcej chętnych, ale nie było już miejsca na sali. Czym to jest spowodowane? No to jest temat, który bardzo jest popularny ostatnio. Niemniej jednak też duże zainteresowanie wynika z poziomu merytorycznego, który podczas konferencji udało się zagwarantować. Była przedstawiciel Centrum Komunikacji Strategicznej w Rydze, pani Beata Biały, która w sposób bardzo precyzyjny wskazała zjawiska trollingu, ale pogłębione o kontekst przemycania poprzez sieć społecznościową treści nieprawdziwych. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował pułkownik Remigiusz Żuchowski, który otworzył dyskusję, pokazując cały obszar nowego, bardzo ciekawego podejścia naukowego do intoksykacji środowiska informacyjnego, to jest patogen informacyjny. I w tym kontekście, czyli o takim zespole informacji, który służy do manipulacji środowiskiem, ta prezentacja przebiegała. Trzecią prezentacją to była nasza prezentacja Fundacji. Prezentowaliśmy wzorce refleksyjne w procesie oddziaływania informacyjnego, czyli w wielkim skrócie technikę dostosowywania informacji w taki sposób, aby one dystrybuowane w sieci przynosiły największy efekt w wymiarze kognitywnym odbiorcy, czyli w procesie myślowym, który jest związany z przyswajaniem informacji. Ja tylko jeszcze nawiążę właśnie do tego, powiem, że wydaje mi się również, że chyba społeczeństwo się zmienia. Społeczeństwo jest bardziej świadome tego, że coraz więcej w organizacji, coraz więcej podmiotów stara się w jakiś sposób wpływać na ich zachowania w życiu prawdziwym, głównie właśnie w sieci internetowej. Pojawiają się setki stron, które mają wpływać na nas, mają pokazać nam jakie relacje i dlatego chyba też tyle ludzi przyszło, coraz większa świadomość w społeczeństwie. No, w ogóle jest społeczeństwo informacyjne zmierza coraz bardziej do zamykania swojego źródła informacji, do internetu. Tutaj jak sumujemy wyniki CBOS-u za ostatnie lata, to możemy uzyskać dane 74% polskich internautów do 45 roku życia korzysta z informacji poprzez swoje media społecznościowe. No a to z kolei rodzi pewne zagrożenia. Nie tylko w sytuacji, w której natrafiamy na obce działania informacyjne, które mają za zadanie manipulować otaczającymi nas informacjami, ale również jest to niebezpieczne z tej perspektywy, że bardzo ograniczamy swój dostęp do wiedzy, do materiałów informacyjnych. Tak samo jak ograniczamy dostęp do świata złożonego z różnych poglądów, różnych stanowisk, różnych analiz. Ponieważ to, co nam się wyświetla medium społecznościowym, no to jest to, co lubimy w uproszczeniu. Sami sobie dostosowujemy te informacje, a w ten sposób działamy na siebie, chcąc, nie chcąc, codziennie określonymi pakietami informacji. A to rodzi skutki w wymiarze kognitywnym. Jasne, natomiast teraz rzeczywiście przejdźmy do tego tematu katalońskiego i różnych separatyzmów w Europie. Przed samym referendum zauważono bardzo duże nasilenie agresywnej promocji, dezinformacji, fałszywych wiadomości, które nakierowane były na wspieranie separatyzmu. I teraz właśnie pojawia się pytanie. Hiszpańska Guardia Civil twierdzi, że w zasadzie byli to
strony powiązane z Rosją, bezpośrednio z Rosji lub ewentualnie z państw satelitarnych znajdujących się w orbicie rosyjskiej. I teraz pytanie, co tak naprawdę chciała Rosja osiągnąć, tym bardziej, że sama w dyplomacji stwierdzała, że jednak jest to wewnętrzna sprawa Hiszpanii, o czym mówił Dmitrij Pieskow, więc a tutaj też takie działania, gdzie rzeczywiście te strony, które zamykały hiszpańskie władze, były upubliczniane na różnego rodzaju zaprzyjaźnionych z Rosją serwisach informacyjnych? Monitorowaliśmy tą sytuację w sieci i tutaj ona jest jeszcze bardziej skomplikowana. Jeżeli chodzi o narrację rosyjską, to ona, można ją przedstawiać w co najmniej trzech podstawowych, zróżnicowanych wektorach. Pierwszy wektor to było wsparcie informacyjne już bezpośrednio podczas odbywających się protestów, które miało pogłębiać polaryzację społeczną, zachęcać do oporu. W tym celu były dystrybuowane nie tylko filmy o określonym przekazie, ale również zmanipulowane zdjęcia, memy, które były oparte na dwóch takich zasadach infopsu. To jest zasada słuszności społecznej, czyli wykazania tego, że to, co robimy, czy grupa adresowana robi, jest słuszne, a dwa, wykazanie heroizmu tej walki. Więc niejednokrotnie zdjęcia, które były i na Twitterze, Facebooku, były po prostu zmanipulowane poprzez na przykład zdjęcia z innych wydarzeń, ale korelacje tych zdjęć z aktualnymi doniesieniami lub też modyfikacje już bezpośrednio tych zdjęć, na przykład poprzez dodawanie flag Katalonii. Drugi wektor to jest kierowany bezpośrednio do społeczeństwa hiszpańskiego. I tutaj było widać duże zaangażowanie rosyjskich ośrodków medialnych, tych pierwszoplanowych, jak i tych działających w sieci skrycie, które podkreślały, prowadziły taką dwutorową narrację. Z jednej strony podkreślały wartości demokratyczne, przybliżały to, w jaki sposób świat Zachodu jest skonstruowany, jak funkcjonuje, żeby dać narodom prawo do samostanowienia. Z drugiej strony natomiast oskarżały rząd Hiszpanii o opresyjność, o łamanie właśnie tych fundamentalnych praw. Trzeci wektor, bardzo ciekawy, to jest to, w jaki sposób te informacje były konsumowane bezpośrednio w Rosji. Tutaj cała ta sytuacja została wykorzystana propagandowo do wykazania, jak cywilizowany, pokojowy i bezkonfliktowy sposób została rozwiązana tak zwana autonomia Krymu. Tak zwana, no bo mówimy tutaj bezpośrednio w tej chwili o okupacji półwyspu przez Federację Rosyjską. W tym celu również były dystrybuowane bardzo wiele grafik, które pokazywały zdjęcia ze starć z policją Katalończyków w dniach protestu. Oczywiście takie im bardziej drastyczne, tym lepsze. A z drugiej strony przeciwstawione temu były takie ujęcia propagandowe osób, które stoją w kolejkach do urn wyborczych na Krymie. Jak pamiętamy, to referendum na Krymie pod lufami karabinów, wiemy, jak przebiegało. No, niemniej jednak w wymiarze propagandowym było to przedstawione na zasadzie kontrastu. Więc Rosjanie do wewnętrznej polityki wykorzystali to jako ugruntowanie i wsparcie informacyjne dla test propagandowych, które tam realizują w rosyjskojęzycznym środowisku, inaczej na Zachodzie. Na Zachodzie również było widać wzmożoną aktywność zarówno Juliana Assange, Wikileaks, jak i Snowdena, którzy w dosyć skoordynowany sposób włączyli się w dystrybucję informacji o kontekście zbliżonym do rosyjskich ośrodków propagandowych. Patrząc na to ze skali makro, to mamy tutaj co najmniej trzy różne wektory, plus bardzo dużą aktywność w mediach społecznościowych oraz wcześniej przygotowaną dystrybucję materiałów propagandowych, zarówno na rynek rosyjskojęzyczny, jak i anglojęzyczny i hiszpańskojęzyczny. Z całą pewnością widać w sieci ślady koordynacji tej kampanii. No właśnie, tutaj można powiedzieć, że Wikileaks, właśnie Assange, umieszczał również na swoich stronach strony tak naprawdę, gdzie można głosować, jak można głosować. Były to kopie stron hiszpańskich, które zostały zablokowane przez rząd w Madrycie Rajoya. I teraz widać ewidentnie, że no, było to już takie wsparcie całkowite referendum, gdzie ludzie mogli sobie sprawdzać dokładnie, gdzie są komisje wyborcze, gdzie są urny, które są zamknięte, które są otwarte i w ten sposób oddawać głosy.
I to na pewno pokazuje, że w jakiś sposób ta organizacja była mocno nasilona, koordynacja tego była mocna. No i faktycznie Sputnik Polska nawet, który w sposób, myślę tutaj też na polskie społeczeństwo oddziaływał, gdzie wiele wywiadów z mieszkańcami Sewastopola i Krymu, którzy mówili, w jaki to cudowny, cywilizowany sposób odbyło się właśnie na tym terytorium spornym. I teraz, tak, czyli dokładnie, bardziej wydaje ci się, że rzeczywiście chodziło o granie wewnętrzne i pokazanie tego, co się dzieje na Ukrainie, czy jednak też o granie światowe, bo wiem, że odbyło się spotkanie w Moskwie separatystów z całego świata tak naprawdę jakiś tydzień temu w hotelu Ritz-Carlton, przynajmniej takie informacje zdobyłem. I czy to jest coś, że Rosja do czegoś zmierza? Tym bardziej powiedzmy, że w Rosji separatyzm jest zakazany, tak? O czym świadczą aresztowania Tatarów krymskich właśnie i wszelkich ludzi, którzy dążą do jakiegoś oddzielenia poszczególnych rejonów Federacji Rosyjskiej. Każda okoliczność, która będzie Rosji służyła do destabilizowania Zachodu, czy to poprzez podkreślanie separatyzmów, czy zwiększanie polaryzacji społecznej, a warto tutaj wrócić do chociażby przykładu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie poza samą operacją wpływu na proces wyborczy jednym z wektorów była właśnie polaryzacja. Jednak reklamy, które Rosjanie wykupywali na Facebooku i płatne kampanie służyły również do tego, żeby polaryzować, podkreślać różnice zarówno na tyle narodowościowym, kulturowym, rasowym. Dlaczego? Dlatego, że w spolaryzowanym społeczeństwie zdecydowanie łatwiej jest prowadzić sabotaż informacyjny. Łatwiej jest również wykorzystywać już własne, czyli krajowe, wytwarzane przez obiekt ataku materiały publicystyczne do tworzenia własnych obszarów poznawczych zgodnych z celem operacji. I tutaj widać ewidentnie dosyć dobre przygotowanie tej kampanii, aczkolwiek adresowanej do różnych środowisk. To samo wydarzenie ma zupełnie inną oprawę w Rosji, inną oprawę na Zachodzie, a inną kierowaną w tej chwili na przykład na Bałkany, gdzie te dążenia separatystyczne również są Kosowo rozgrzewane. I Serbia, która powiedziała się, że mamy podwójne standardy. Tak, Tak. No tutaj gdyby jednym z elementów operacji informacyjnej, o której rzadko się mówi, a jest też fundamentalne, ma znaczenie, to jest wydarzenie. Elementem środowiska informacyjnego są również wydarzenia. To, co się działo w Katalonii, sama zdolność do zwiększenia emocji, do destabilizacji sytuacji w określonych momentach dawała propagandystom materiały graficzne pokazujące rozlew krwi, bunt społeczny, bardzo nośne tematy medialnie i społecznie. I dzięki temu pozyskali materiały faktyczne, na podstawie których mogli dalej prowadzić i prowadzą do dzisiaj operacje polaryzacji społecznej. No właśnie, można stwierdzić, że rzeczywiście to było bardzo mocno rozdmuchane i w pewnym momencie gdzieś bardzo mocno wystartowało. Hiszpańskie agencje rządowe stwierdzają, że 20% zwiększyła się aktywność rosyjskich botów, rosyjskich kont powiązanych z różnymi portalami informacyjnymi rosyjskimi. I miało to bardzo duży wpływ na to, co działo się w Katalonii, czyli to jest właśnie ta faza oddziaływania na wszystkich i dla wszystkiego po trochu, tak? Każdy starają się gdzieś to całkowicie te wektory podzielić na poszczególne. To wynika z tego, że obecnie świat Zachodu skupia się na walce z dezinformacją i propagandą, co jest niewątpliwie ważne, natomiast operacje informacyjne to jest zdecydowanie szerszy zakres działań. Biorąc pod uwagę obecną politykę przeciwstawianiu się tym zjawiskom, tego typu materiały, o których wspomniałeś, czyli na przykład roje społecznościowe, które wcale nie dystrybuują materiałów nieprawdziwych, więc nie są brane pod uwagę przy reakcji, są uczestnikami tego procesu. Wcale nie trzeba dystrybuować tak zwanych fake newsów, to jest bardzo popularne ostatnie pojęcie, chociaż niesamowicie upraszcza zjawisko, żeby prowadzić operację informacyjną. Profesjonalny przeciwnik posiada zdolność prowadzenia takiej operacji nawet bez użycia własnej publicystyki. Może wykorzystać materiały informacyjne, które są wytworzone w kraju atakowanym
I tego typu działalność możemy już bardziej przypisać do pewnych form kontekstowania, kształtowania precyzyjnych obszarów poznawczych. Tak więc to między innymi z tego powodu Rosjanie posiadają taką zdolność na przykład działania w tej chwili w Hiszpanii. Właśnie jedna rzecz, która jest mi się daje ważna podkreślenia, że wcale to, że ktoś dysponuje, kolportuje dalej te materiały, nie znaczy, że jest on rosyjskim agentem. Natomiast po prostu zostało w nim wytworzone takie przekonanie, że rzeczywiście on jest słuszny. Przez te informacje, które zyskiwał tylko z jednej ze stron, których było bardzo wiele, wytworzył on w sobie takie przekonanie, że to, co dalej on udostępnia, robi to nie na zlecenie rosyjskie, tylko rzeczywiście ma takie własne, prywatne poglądy i w żaden sposób nie można go traktować jako rosyjskiego agenta. Bo to nasz umysł jest adresatem wszystkich działań informacyjnych. W dużym uproszczeniu proces przyswajania informacji możemy podzielić na trzy etapy. Świadomość, pozyskanie informacji z zewnątrz lub interpretacja bodźca, przetwarzanie tej informacji, krótka, szybka refleksja w podświadomości związana z tym, czy mamy odniesienie do tej informacji już bezpośrednio w naszych zasobach wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń oraz następnie przetworzenie tej informacji w stanie nieświadomości na wiedzę. I ta wiedza, pogląd to jest cel działania przeciwnika. W związku z tym, jeżeli jest w stanie wytworzyć środowisko informacyjne, w którym ludzie będą kształtowali sobie określone poglądy, które są zgodne z oczekiwaniami inicjatora, to będzie to robił. Jeżeli będzie dążył do polaryzacji społecznej, będzie prowadził tą samą operację podzieloną na dwa wektory. Będzie kierował ją przeciwko jednej i drugiej grupie społecznej, żeby je wzajemnie antagonizować. To znaczy tak, wydaje mi się, że na pewno nie wyczerpaliśmy całego tematu, natomiast też wiemy, że nasze podcasty nie mogą być za długie. Pytanie jest jedno, które zawsze trzeba zadać, jak z tym walczyć. To jest taka podstawowe pytanie, bez którego się nie obejdzie. Wiem, że odpowiedź jest trudna, ale jednak dla naszych słuchaczy warto, żeby byli świadomi tego, co czytają i jak to rozpoznawać tego rodzaju informacje. Czy możesz zdradzić jakieś takie clue tego, jak to dokładnie może wyglądać w odbiorze i jak to rozpoznać? Czy istnieją techniki identyfikacji tego typu działań, które nie zawierają w sobie tak zwanych nieprawdziwych informacji. Natomiast z perspektywy użytkownika zwyczajnego, codziennego uczestnika środowiska informacyjnego jest to bardzo trudne. Ja zawsze w takich sytuacjach wychodzę z założenia, że podstawową bronią jest to, co potrafimy sami zinterpretować. Czyli jak duże zasoby i pokłady wiedzy posiadamy, żeby móc się odnieść do informacji, które do nas docierają. Co wcale nie oznacza, że osoby, które mają na przykład wysoki poziom wiedzy ogólnej, mimo tego, że są nieco trudniejszymi obiektami do ataku, są na taki atak odporne. Absolutnie nie. No każdy człowiek ma w sobie podatności. Te podatności można eksploatować również tak już bezpośrednio operacyjnie, na przykład dostosowując czy rozpoznając wzorce myślenia danego obiektu i dostosować oddziaływanie bezpośrednio na niego. Natomiast przede wszystkim w takim wymiarze codziennego życia sprawdzać źródła informacji. Jednak przyjęło się, że są media traktowane jako wiarygodne i niewiarygodne. Ten trend kształtowania alternatywnych mediów, niezależnych, tak zwanych niezależnych mediów, jest po prostu niebezpieczny. Bo abstrahując nawet od tego, jeżeli w tych grupach znajdują się rzetelni publicyści, którzy starają się stworzyć coś własnego, to oprócz tego w tej całej masie przenikają obiekty, które po prostu są narzędziami walki informacyjnej. Ale te osoby, które też muszą być wykorzystane jako narzędzie, tak? One gdzieś publikują swoje informacje, że to jest osoba, która jest rozpoznawalna w danym społeczeństwie, to ona może zostać wykorzystana i to wcale nie konkretnie w swoim kraju, a może zostać wykorzystana zupełnie w innym kraju do jakiejś walki informacyjnej, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda. To jest kazus lidera opinii, czyli osoby, która w środowisku społecznościowym, cyfrowym staje się liderem dla określonej grupy. I teraz wpłynięcie na tego lidera daje możliwość wpływania na całą grupę. To jest bardzo złożony proces. Dziękuję Ci bardzo, Kamilu. Nie wszystko udało nam się na pewno rozjaśnić, ale dobry wstęp mamy. Myślę, że będziemy się spotykali częściej i częściej rozmawiali na temat dezinformacji. Dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo. Ja też się cieszę, że będziemy mieli możliwość komunikowania się poprzez podcast. Mam nadzieję, że zostanie dobrze odebrany. Także pozdrawiamy serdecznie z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia. Do usłyszenia.